witam wszystkich. Dzień dobry. Nie przedłużając, oddaję głos panu Wacławowi Krukowskiemu. Wacław Krukowski, rolnik zachodniopomorskiego. Szanowni Państwo, polscy rolnicy jako jedna z niewielu grup społecznych przetrwało katusze komunizmu. Rolnicy uwierzyli w nową jakość, w wolność przedsiębiorczości, w to, że będzie równa konkurencja i będą mogli uczciwie konkurować na różnych rynkach. Doczekali się niestety w nowej rzeczywistości hordy nieuczciwych, niekompetentnych urzędników, którzy stwarzają takie przepisy, które niszczą i zmuszają do wyjazdu setki tysięcy młodych ludzi za granicę w poszukiwaniu chleba. Tak dalej być, szanowni państwo, nie może. Nie może być tak, że polski rolnik, u którego rok gospodarczy trwa od sierpnia do sierpnia następnego roku, musi udowadniać polskiemu ministrowi rolnictwa, że tak jest. Bo po zasiewach sierpniowych, wrześniowych, październikowych od nowego roku minister wprowadza nowe rozporządzenia. A rolnicy, stykając się z tymi rozporządzeniami, już nie są w stanie spełnić kryteriów, które on ustalił. I będą podlegać pewnym karom, pewnym restrykcjom, za które tak naprawdę nie ponoszą konsekwencji. To obłuda, niekompetencja urzędników powoduje to, że nasza przedsiębiorczość i nasze rolnictwo jest krępowane. Nie może być tak, że w ostatnich 7 latach niespełna 400 urzędników tylko w samym resorcie rolnictwa zatrudnienie zwiększyło się do ponad 700. Nie przybyło kompetencji i nie przybyło zadań. Co ci ludzie robią? Ci ludzie przeżerają nasze pieniądze. Ciężko zarobione pieniądze w rolnictwie. Nie może być tak, że ci urzędnicy lepiej traktują obcy kapitał w sprzedaży ziemi, w dopłatach, niż polskie rolnictwo. Nie może być tak, że mówiono dla polskiego społeczeństwa, dla polskich przedsiębiorców, ale także dla polskich rolników. Słuchajcie, wejdziecie do Unii, będziecie mieli dopłaty na to, żeby przystosować do unijnych norm polski przemysł, polskie rolnictwo. A dzisiaj się okazuje, że polski urzędnik te dopłaty w większości przekazuje dla obcego kapitału. W jakim państwie my, szanowni państwo, żyjemy? Szanowni państwo, przybyłem tutaj po to, by wesprzeć kampanię pana Korwina, bo mam nadzieję, że jego radykalizm obudzi w końcu setki tysięcy młodych ludzi, ale także wszystkich rodaków, po to, żeby zrobić porządek z tą mafią, która w tej chwili w kraju rządzi, która w tej chwili krępuje setki tysięcy gospodarstw rodzinnych, które mają przecież swoje uwarunkowania w konstytucji. Są wpisane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Urzędnicy to wszystko mają za nic. Nie może być tak, że minister rolnictwa przyjeżdża tu do Szczecina, kilometr dalej na salę ZUS-u, żeby rozmawiać z rolnikami. Rolnicy wierzą, że powie im coś mądrego, powie im, jak rozwiązać problemy. A on, wiecie co robi? On opowiada o powstaniach wielkopolskich. Nie wiem, jak to nazwać, ale to jest hańba. Wierzę w to, panie prezesie, że doprowadzi pan do takiej sytuacji, że wskaże pan miejsce urzędnika w kraju, że wytłumaczy pan urzędnikom, że oni nie mają myśleć o wakacjach i o pensjach, tylko mają służyć narodowi, mają służyć obywatelom, a za złe decyzje mają odpowiadać. Wierzę w to, że przywróci pan obywatelom wiarę w państwo, ale wierzę także w to, że w Polsce tacy ludzie mogą coś zmienić. Życzę panu na tej ciężkiej drodze wygranej. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę. Ja mogę pana pocieszyć, panie Wacławie, że pan mówi dziesiątki młodych ludzi. To na jednym wiecu w Krakowie było 10 tysięcy młodych ludzi. Na moim Facebooku jest w tej chwili 4,6 miliona młodych ludzi, którzy obserwują to, co my mówimy. A to jest właśnie to, co pan mówi. Mamy urzędników, którzy się wtrącają w rynek i oczywiście wtrącają się zawsze na kogoś tego bogatszego, bo ten bogaty da łapówkę, a ten biedny łapówki nie da, prawda? Więc nieszczęściem jest to, że urzędnikom wolno się czarogęsić, wolno się wtrącać we wszystko, no i takie są skutki. Rolnik to jest po prostu drobny przedsiębiorca. Traktuje się nas tylko rolnika jak jakiegoś kmiotka, który nie wie o co chodzi, prawda? Można nim manipulować, no to ci ludzie po prostu mają liczyć. Oni prowadzą swoje gospodarstwo i oni nie liczą. No i na przykład nasz postulat, że trzeba ustawić, że wchodzić w życie z odpowiednim wyprzedzeniem. No jak to jest możliwe, o czym mówił tutaj pan Krukowski, jak to jest możliwe, że rolnik tam robi jakieś ozime zasiewy, a nagle mu mówią, że dopłaty nie będzie, jeśli zasiał niewłaściwie. Czyli co, na to wykopywać, tam zaorać i siać jakieś jare zalewienia, nie wiem co to jest. No. Jakiś kompletny absurd. Czarogęsienie się urzędnika wszędzie, to nie tylko w rolnictwie, to jest wszędzie.
cała gospodarka cierpi od nadmiaru biurokracji. Ja w ogóle nie wiem, po co panu minister rolnictwa. Tak prawdę powiedziawszy, potrzebny jest panu w ogóle minister rolnictwa? Potrzebny mi jest minister rolnictwa, ale kompetentny. Nie minister rolnictwa, który jeździ tylko na rauty, bale i przejada nasze pieniądze i mało tego jeszcze kłamie w mediach, jak to nam pomaga. Ja szczerze mówiąc, ja bym na pana miejscu w ogóle nie chciał mieć tego ministra rolnictwa, ale to już jest oczywiście kwestia drobna. Natomiast bo moim zdaniem komórka przy Ministerstwie Gospodarki Terenami Ochrony Środowiska to nie wystarczyła do tego celu jednoosobowa. Ale powtarzam jeszcze raz, to jest choroba ogólnopolska. To jest też choroba ogólnoeuropejska. Wszędzie mamy coraz więcej urzędników. Coraz więcej pieniędzy idzie przez urzędników. Z każdym hektolitrem wina, każdym toną wieprzowiny czy cielęciny zarządza jakiś urzędnik. I wolności mamy przecież mniej niż było dawniej. Mniej. Mamy 4,5 razy więcej urzędników niż za komuny. Solidarność miała walczyć z biurokracją i ta walka sprowadziła się do tego, że jest urzędników 4,5 razy więcej. Każdy wydaje jakieś rozporządzenia. Chodzi po to, żeby się pokazać, że on jest, żeby wszyscy widzieli, że on coś robi. I on wydaje te rozporządzenia. A ponieważ zna się na roli gorzej od pana, bo on nie gospodaruje, tylko pan, no to wydaje jakie chce. Musimy z tym skończyć. I z tą wszechwładzą urzędników skończę. Obiecuję. Skończę z wszechwładzą urzędników. To tyle. Czy macie pytania? Dzisiejszego dnia chciałam zapytać o patriotyzm. Przygotowujemy materiał na temat patriotyzmu i wszystkich kandydatów. Czym jest dla pana patriotyzm? To pierwsze pytanie. To, że zarówno pan Tłukowski, jak i ja nie wyjeżdżamy z Polski, tylko siedzimy tutaj i walczymy, żeby w Polsce było lepiej. Na tym polega patriotyzm, szanowna pani. Oczywiście można wyjechać i być patriotą, tak samo. Ale ci ludzie, którzy wyjeżdżają, to potem no, mówią, że nie mamy prawdziwej Wigilii za granicą. No, tęsknią za krajem i oni mówią, że nie tylko, że wrócą do Polski, jeżeli Korwin wygra, ale oni mówią, że dwaj spośród ich znajomych, bo oni tam są za granicą, szykują im gniazdka, że od 1,5 do 2 milionów ludzi, takie są szacunki również biur statystycznych, 1,5 do 2 milionów młodych ludzi skończy w tej chwili za maturę, skończy studia i wyjdzie za granicę również. Szykuje się największa fala migracji, cytuję słowa. I jeżeli są szacunki, że to jest od 1,5 do 2 miliona, to ja chcę powiedzieć, jak zamieściłem na swoim Facebooku artykulik niewielki o emigracji, w ciągu 3 godzin weszło mi na niego 1,280,000 ludzi. Czy pani wiedziała, jaki to jest problem? Ci ludzie nie są patriotami, tylko po prostu robi się z Polski druga Irlandia. Bo nie wiem, czy pani wie, że pierwsza Irlandia polegała na tym, że wszyscy młodzi mężczyźni wyjechali do Ameryki i utrzymywali rodziny przekazami pieniężnymi z Ameryki. I robi się z Polski taka druga Irlandia. Zostaną w Polsce. Zostaną urzędnicy państwowi, zostaną emeryci, oni będą dostawali od swoich rodzin i żyją z zasiłków socjalnych. Ciekawe, kto ich utrzyma. A czy inni kandydaci są patriotami? Ja nie będę wypowiadał na temat na innych kandydatów. Dobrze, ja chciałam zapytać o pomysł na region, dlatego że większość kandydatów na prezydenta jakby mówi o sprawach ogólnopolskich, co jest jasne, oczywiście, ważne. Natomiast jakiś pomysł na zachodniopomorskie Szczecin? Pani nie żartuje. Trzeba po prostu wszędzie zlikwidować tyranię biurokracji, wszędzie obniżyć podatki. Będzie się wszędzie żyło lepiej. No, to co pani chce? Jaką granicę celną zrobić między zachodniopomorskim a resztą kraju? No więc po co robić szczególnie? Musimy wszędzie zrobić tę samą reformę. Wszędzie tę samą reformę. Wtedy się będzie żyło. Ludzie na przykład na Mazurach mówią, a co pan zrobi dla Mazur, prawda? Nic nie zrobię dla Mazur, tylko jeżeli nie będzie tej biurokracji, to na Mazurach jest mniejsze zatrudnienie niż gdzie indziej, to no, przypuszczalnie przyjadą tutaj ludzie, nie? Ale gdzie przyjadą, ja nie wiem. Na pewno się wszystkim będzie żyło lepiej, bo przecież panu jest wszystko jedno, czy pana towary się sprzedadzą tutaj, na Mazowszu, czy w Niemczech, prawda? Byle się sprzedały. Dokładnie. I na kanwie tego, co powiedział przed chwilą pan prezes, szanowni państwo, towary polskiego rolnictwa są naprawdę zdrowe, są naprawdę konkurencyjne. I to
co kiedyś powiedział także pan prezes i słuchałem i zaskoczyła mnie wiedza pana prezesa, bo dzisiaj faktem jest, że towarów, jeśli chodzi o przetwórstwo mięsne typowo polskich, z takich gospodarstw jak moje, jest niewiele. To wszystko są towary z gospodarstw wielkoprzemysłowych z kapitałem obcym, a nalepiane są niestety tylko nasze polskie znaki produkcyjne. I dzisiaj, jeśli Putin blokuje towary, to moim zdaniem ma wiele racji. Bo to nie jest produkt polski, on jest tylko w Polsce przetworzony z mięsa, które przyjechało z Danii, z tuczników, które były hormonami wzrostu karmione, antybiotykami, etc., etc. I niestety z tym też trzeba będzie umieć walczyć, ale jak to w Polsce bywa, biurokracji jest dużo, a lekarz weterynarii nie ma nawet stosownych testów, żeby zbadać, co do Polski wjeżdża. Mało tego, jak wybuchła afera dioksynowa w Niemczech, to wszystkie kraje wokół pozamykały granice na mięso z Niemiec. A polski lekarz weterynarii co powiedział? No, żeby zachorować, to trzeba zjeść 8 albo 10 kilo wieprzowiny. Przepraszam, nie dajmy się tak traktować. Ja myślę, że to raczej nie mam pan nic osobiście, tylko jego lekarze weterynarii się tym zajmują, ale to już inna sprawa.